Liczne związki influencerów to temat, który niemal od zawsze polaryzował zarówno opinię widzów, jak i samych twórców mających opory przed pokazaniem światu swojej drugiej połówki. Jest to zupełnie zrozumiałe, zwłaszcza w momentach, gdy partner lub partnerka nie funkcjonowała dotychczas w przestrzeni internetowej jako osoba publiczna. Wielu youtuberów przez lata nie pokazywało swoich związków, ponieważ nie uważało, aby było to jakąś wartością dodaną w ich twórczości. Lecz znaleźli się też tacy influencerzy, którzy wraz z wejściem w nowy związek niemalże od razu decydowali się na podzielenie tą informacją z obserwującymi. Relacje przeniesione do sieci miały różnorodny przebieg, to też w żadnym wypadku nie można określić, czy takie działanie jest dobrym ruchem, lecz na polskim YouTube znajduje się pewien twórca, który na pewno pożałował tego, że kiedykolwiek wprowadził swoją partnerkę w świat internetu. W dzisiejszym odcinku przedstawię historię Pauliny Kozłowskiej, byłej dziewczyny Mini Majka, która dzięki relacji z rozpoznawalnym wówczas influencerem miała możliwość zaistnieć w internecie. Zapraszam do oglądania. Boże jedyny. Ja nie wiem, Paulina ma coś w sobie takiego, co mnie strasznie... Bliższa relacja Mateusza oraz Pauliny rozpoczęła się na początku roku 2000... Ty, on ma na imię Mateusz? Ja ciągle myślałem, że Michał, ty ostatnio jakoś. O co chodzi? 2021. Para co prawda poznała się na dworcu, lecz głębsza rozmowa wyniknęła podczas jednej z imprez, na którą Paulina poszła za namową przyjaciółki. 19-letnia wówczas dziewczyna szybko nawiązała bardzo dobry kontakt z bawiącym się tam również Mini Majkiem, co zaowocowało wymianą pierwszych wiadomości oraz w końcowym efekcie doprowadziło do wejścia w związek z Mateuszem. YouTuber należący wówczas... Ej, serio? Przecież on ma na imię Mateusz, nie? Ja przecież kilka dni temu nagrywałem film, w którym poruszałem właśnie... historię Mateusza, jak się okazuje, i Pauliny, i tam wiesz, ludzie tam ciągle mówią, że albo Mini Mike, albo Michael. I mi się usrało, że Michał. To czemu Michael? Mini Mike L. W ten sposób. Mateusz Krzyżanowski, dokładnie tak. Dokładnie tak. Zdobędącej na fali popularności ekipy, co jakiś czas publikował na swoim Instagramie nagrania czy filmiki, w których ukradkiem można było dostrzec dziewczynę. Ponadto można ją było zobaczyć w tle na niektórych odcinkach innych ekipowiczów, gdzie co jakiś czas przewijała się jako postać drugoplanowa. Internetowi detektywi bardzo szybko zaczęli kopać na Instagramie, aby odnaleźć nową wybrankę youtubera. Nie zajęło im to długo, ponieważ już 2 miesiące przed oficjalnym przedstawieniem Pauliny na kanale... Ja sobie wszyscy do niej prowadziłem... A dobra, MK, możesz przeczytać kilka wiadomości jest dotyczących twojego donata. A pod jej zdjęciami na Instagramie zaczęły pojawiać się obraźliwe komentarze, w których ludzie zarzucali jej wykorzystywanie pozycji oraz pieniędzy influencera. Nie wiem, to od samego początku wyglądało bardzo sztucznie. To znaczy, od pierwszych filmów było widać, że Michael na przykład chce ją, nie wiem, pocałować albo przytulić. Oczywiście czasem mega dziwny i taki obleśny sposób. Taki niefajny dla oka, nieprzyjemny. Natomiast Michael bardzo chce chociaż jej podotykać, a Paulina patrzy na niego z takim trochę politowaniem. Może nawet nie obrzydzeniem, ale z takim politowaniem na niego patrzy. I od pierwszego odcinka już to było widoczne. W późniejszym czasie Michael podkreślił, iż nie daje on Paulinie żadnych środków, a za wszystkie atrakcje oraz potrzebne rzeczy płacą wspólnie. Co prawda, Paulina liczyła się z Kate'em... Ale w sumie coś się dziwić, on to robi w taki dziwny i nachalny sposób, że totalnie rozumiem. To też prawda. Tutaj jak najbardziej też masz rację. Trafne to, co napisała Werka, no ale też, też takie całowanie publiczne itp. może być po prostu niekomfortowe. Sama tak miałam, jak mnie przy znajomych chciał całować i miałam takie stop. Okej, dobra, no to tu jest w tym dużo racji, jak najbardziej jest w tym dużo racji. Natomiast nie wiem, no od tych pierwszych filmów było widać, że wszyscy w pierwszym filmie widzieliśmy, że oni nie przetrwają, nie? Że to potrwa rok i będzie koniec. Jakby nikt tego im nie życzył, ale po prostu to od początku było widać. Który starał się jej wyjaśnić, jak działa internet, lecz na pewno był to duży cios, zwłaszcza dla osoby, która nigdy wcześniej nie działała w internecie na szerszą skalę. Zaangażowanie osoby trzeciej oraz poniekąd jest pocałunek. Wdrożenie jej w strukturę ekipy było bardzo ryzykownym ruchem, toteż cała ekipa początkowo odradzała Majkowi tak duże zaangażowanie. Słusznie... To jest najgorsze. To znaczy, nawet nie najgorsze, tylko bardzo głupie. Pokazywanie związku na tak wczesnym etapie.
bo dosłownie oni zaczęli ze sobą być i już później, wiecie, ona jest w ekipie, ona już tutaj, ona już będzie ze mną nagrywać, to jest moja dziewczyna, poznajcie ją. No i wiecie, i nawet jeśli było tak, że ona się wstydziła trochę kamery, nawet jeśli było tak, że ona nie bardzo chciała okazywać właśnie tą miłość, te uczucia gdzieś tam publicznie, no to dla ludzi wyglądało to tak, a nie inaczej, że ona po prostu nie chce go, ale jest z nim, bo kasa i fame, nie? Nie martwiąc się, że ich kolega zostanie wykorzystany. Pierwszy oficer. Marszałek, czy po walce z nim mam taką szramę na łuku brwiowym? Ciężko nazwać walką, wiesz, moment, w którym po prostu w kogoś wpadasz i... A właśnie, bo skąd ta szrama? Bo, wiesz, no... Tak wleciałem z niego z takim impetem, że nie zauważyłem, że szyba po prostu jest, wiesz. Jak wchodzisz do bloku, to masz taką szybę, wiesz. I ja nie zauważyłem tej szyby. I po prostu wleciałem w niego, nie? Już nie patrzyłem, czy tam jest szyba, czy tam są drzwi, tylko po prostu wleciałem w niego z tym łokciem. Łokieć cały, o dziwo. No ale wiesz, bo ja w głowę w niego wleciałem. Głową i dopiero za głową był łokieć. Teraz mi się Realne przypomniało. przedstawienie Pauliny nastąpiło w odcinku pod tytułem Poznajcie moją dziewczynę, opublikowanym 22 maja 2021 roku. 1,5 miliona. Odcinek zrealizowany był w formacie Q&A. Uciekł czy groził ci? Padł po prostu, wiesz. Zemdlał i tyle. Podczas którego para opowiadała o swoich początkach oraz pierwszych zmartwieniach związanych z relacją, która dla wielu budziła spore kontrowersje ze względu na niskorosłość Michaela. Poznaliśmy się tak, że zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka, czy chce iść na imprezę z chłopakami z ekipy, więc z ciekawości postanowiłam, że pójdę. No i najwięcej czasu na imprezie spędzałam z Michaelem. Później czaliśmy dużo ze sobą i ja przyjechałam do Krakowa, no i tak się bliżej poznaliśmy. Nie wiem. Cześć, Jotka. Kurczę, powiem wam, że dziwnie mi się, znaczy nie wyobrażam chyba sobie jakiegoś takiego szarmanckiego Michaela, ponieważ on wielokrotnie pokazywał siebie od takiej strony, że jest jednak tak, że jednak bliżej mu do oblecha. Bagieterka i do domu? Nie, no po prostu go zostawiłem i poszedłem, wiesz, zjeść kolację. Detalem, czy widziałem materiał o Diozie? Nie widziałem. Nie widziałem, ale słyszałem, że gówno. Do północy powie, że walczyłeś z krokodylem w akwarium. Wiesz, to donate po prostu tą pamięć mi wiesz, rozświetlają, więc zobaczymy, co będzie do północy. JH, dlaczego nie od początku live'a? Ty przecież zawsze jesteś na początku. Czy nie dostałeś powiadomienia? Wiem, że truję, ale możesz rzucić okiem, czy dotarł do najcik malutki ode mnie, bo albo przeoczyłem, albo znowu mnie bank robi w chuja. Nie, nie mam nic, nie mam nic. Bym na pewno miał. Ostatni donate jest od Mad Maxa. Mad Max, Aga, Zizi, Taratata, Taratata, Aga, Cukier. Od Gusow Chaos, Nothing. Łysy zrobił w jeden dzień, jak nie mogę być na 20. Aha. Rozumiem, rozumiem. Bliżej mu do osoby, która ma kija w dupie. To również. W odcinku dziewczyna wspomniała, iż nie przeszkadza jej niski wzrost influencera, natomiast większym problemem było to, że Mateusz nie miał prawa jazdy. Widać było, że Paulina nie czuła się jeszcze pewnie przed kamerą, natomiast w odpowiedzi na jedno z pytań sama przyznała, że ma w planach tworzyć na platformie YouTube, a content kanału opierać będzie na swoich pasjach, do których należała moda oraz kosmetologia, którą chciała wówczas studiować. Komentarze pozostawione pod odcinkiem były wyraźnie podzielone. Podzielono, no Kubańczyk, czyli wiecie, osoba publiczna napisała mu pozytywny komentarz, a kto, a osoba niepubliczna napisała mu. Mam tylko nadzieję, że ta dziewczyna rzeczywiście lubi mnie Majka za to, jaki jest, a nie za to, że jest sławny i należy do ekipy. Wszystkiego co najlepsze. Widzowie, którzy cieszyli się ze szczęścia pary. Natomiast byli też ludzie wprost zarzucający Paulinie interesowność oraz spekulujący, że ta za niedługo założy swój kanał i dołączy do ekipy Freeza. Jak pokazał czas, długo nie musieli czekać. No tak, no.
Po pierwszym w cudzysłowie zapoznawczym filmiku Paulina zaczęła regularnie występować w odcinkach członków ekipy, stając się po pewnym czasie ich częścią. Już 25 maja, czyli zaledwie 3 dni po wspólnym Q&A na kanale Michaela, pojawił się filmik z przeprowadzką. Co to jest za cenzura tutaj? I Pauliny do domu ekipy. Warto wspomnieć, że chronologia publikowania odcinków nijak się może mieć do poszczególnych etapów wdrożenia dziewczyny do ekipy, a sama Paulina mogła mieszkać wśród uczestników projektu już jakiś czas wcześniej. Wraz z każdym kolejnym występem fani ekipy coraz bardziej przekonywali się do osoby Pauliny, która zaczęła stopniowo nabierać większej pewności siebie podczas wystąpień przed kamerą i nie krępowała się nawet niekiedy zażartować z Mateusza. Z czasem para Niekiedy zażartować z Mateusza, a później tych żartów było coraz więcej. Później zdarzało się niekiedy nie zażartować z Mateusza. Dawała się na kupienie sobie wspólnego pupila. I na drugim kanale będziesz od tego. Czułały o imieniu Leoś. Niestety skończone elegancko. Piesek po niedługim czasie odszedł. To też na jego miejsce influencerzy zdecydowali się adoptować dwie kolejne czułały. Pytanie, czy to Paulina podbijała swoje zasięgi Mike'em, Mike Paulino, czy z obu stron to była zorganizowana akcja? Wydaje mi się, że to nie była zorganizowana akcja. Mogę się oczywiście mylić. Natomiast proszę ja ciebie, koleżko serdeczny, obydwoje na tym skorzystali, ponieważ to był moment w ekipie, że wiecie, że ktoś powiedział, że ma dziewczynę i od razu ta dziewczyna mogła zakładać kanał i ten kanał od razu tam w jeden dzień albo dwa, trzy dni miał 100 tysięcy widzów, nie? Luisa oraz Lili. Paulina na drugą stronę filmy z dziewczyną też się zajebiście przyjmowały. Właśnie nieodłącznym bohaterem występującym na kanale Minimal. On ją wybił, żeby podbijać nią zasięgi, no widzisz. Ponieważ niemal co drugi odcinek poświęcony był ich relacji. Podczas oglądania filmików nie sposób było nie zauważyć, że dziewczynę często irytowało nachalne zachowanie Mateusza, który nie do końca rozumiał, co robił źle. Było to doskonale. O co chodzi z ale tym? Widoczne nachalne zachowanie Mateusza. Czy nisko rośli tak robią? Usza, który nie do końca rozumie. Czy mini Mike tak robi? Umiał, co robił. To. O chuj z tym chodzi. Tak samo jak się bił na przykład z tym. Ja nie wiem, o co chodzi z tym. Tak samo jak się bił w klatce, to przed każdym uderzeniem z Lordem Krzywilem robił. O co chodzi? Źle. Było to doskonale widoczne między innymi w odcinku z odwzorowywania TikToków, podczas którego Paulina wręcz nieustannie była zażenowana cringe'owym kontentem zapewne niewymyślonym przez nią. Nie, no dziewczyna tak. Jak ma. A chłopak jak ma. A to się strasznie wyglądało. No przestań, nie rób tak. No tak mam robić. Nie, no nie, to nie jest jakiś p***. Jak nie? No co ty robisz? Jakiś grafek dostałeś? Mimo że para bardzo często nagrywała wspólne TikToki nawiązujące między innymi do różnicy wzrostu, jaka ich dzieliła, tym razem wyszło to naprawdę kiepsko i żałośnie, o czym dali znać widzowie kanału. Część wydarzeń z życia pary była relacjonowana podczas odcinków, w których oboje mieli swoje lepsze i gorsze momenty. Kolejna fala krytyki spadła na Paulinę stosunkowo szybko, w momencie gdy podczas jednego odcinka niespecjalnie popisała się umiejętnością prowadzenia samochodu, który dostała od rodziców, zwłaszcza że była aktywnym kierowcą od kilku dobrych miesięcy. Możesz podjechać. Weger Halabast. Cały czas ma sprzęgło, na luzy. Dlaczego? Wyłoń, a co? No po co? Paulina jest mega wysoka, czy to takie wrażenie przy Majku? Mini Majk po prostu skompresowany. Alcia X, dziękuję za zostanie osobą wspierającą. No, wspierających, moi drodzy, dzisiejszej transmisji 7. I bardzo, bardzo za to dziękuję, ponieważ łącznie mamy 632, więc do 700 coraz bliżej. Może się uda na przykład gdzieś tam do urodzin. Zobaczymy. Miałem ci pisać u mnie w mieście, zaczęli reklamować Wektrę. O, zajebiście. Zajebiście, beznadziejnie. Ona ma 1,73 m, 1,75 m. No to taka całkiem wysoka chyba, nie? No właśnie, ale patrzcie, to co zostało tu powiedziane też jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy pojawiamy się w internecie i od samego początku ludzie zaczynają nas krytykować, zaczynają nas oceniać, no to przestajemy zachowywać się naturalnie. I jak przestajemy się zachowywać naturalnie, tylko staramy się ciągle uwalić, żeby nie odwalić czegoś, staramy się ciągle robić wszystko tak, żeby ludzie nie mieli się do czego przyczepić, to tych błędów będzie jeszcze więcej. Często przed... Paulina 1,80 m, Mike 1,79 m, dokładnie tak. Zasadzoną krytyką. Pomaga od jutra w Krakowie na wypierad drogowy. Jakub, dobra.
11 kwietnia 2022 roku Paulina zdecydowała się założyć swój pierwszy oficjalny kanał. Co ciekawe, filmiki dziewczyny przyjmowały się zdecydowanie lepiej niż te publikowane na kanale Michaela. Widać było, że Paulina zdobyła bardzo dużo doświadczenia żyjąc pośród influencerów i nauczyła się tworzyć całkiem ciekawy content, generując niemalże każdego odcinka po kilkaset tysięcy wyświetleń. Oczywiście było to też spowodowane fakt... Serio, mogła w tamtym momencie kłuć żelazo póki gorące. Miał taki zajebisty start, że ten kanał, który... Ile on ma teraz widzów na kanale? Paulina Kozłowska. 139 tysięcy. Teraz... No właśnie, to jest wysrane na kanał po prostu, no. Kiedyś faktycznie ile mogła mieć? 200, 800, 200, 200, 200, 300... Jakby ona to dalej cisnęła, to w tym momencie miałby kanał 500 000, 300-400 tysięcy. Tak o. Tym, iż była członkinią ekipy, która swoimi zasięgami podbijała polski YouTube. Jednakże wydawać się mogło, że Paulina ma zadatki na influencerkę. Ponadto widzowie zaczęli zauważać, iż wraz z rozwojem ich związku Paulina... W kwocie 50 euro oczywiście można zażyczyć sobie dowolną grę do przejścia, znaczy do przejścia, do pogrania na live'ie. Także zapraszam bardzo serdecznie. A co, zapraszam. Paulina zaczynała coraz bardziej otwarcie krytykować Mateusza, co niekiedy zaczęło przypominać wyśmiewanie. Ponadto widzowie zaczęli zauważać, iż wraz z rozwojem ich związku Paulina zaczynała coraz bardziej otwarcie krytykować Mateusza, co niekiedy zaczęło przypominać wyśmiewanie. W końcu dostałem robotę, która mi odpowiada. Czekaj, zaraz co przykryliśmy. Tak? Ty jesteście majdą! Jezu! Ty masz dwie lewe ręce! Przepięcie, dwie obrazy. Sam Mini Mike również nie pozostawał dłużny swojej dziewczynie i podczas jednego odcinka postanowił wypomnieć jej brak formy oraz lenistwo w sprawach łóżkowych. Na ile oceniasz umiejętności w łóżku swojego partnera? No i tu się zaczynają schody. Jest okej, okay, mógł być lepiej, ale czasami... Jestem leniwa. Leniwa, no to jak to nie chcę obrazić, ale jak to się mówi? Lepiej nie mówię. O, lepiej nie mówię. To jest często tak, że jestem bardzo zmęczona. To był straszny odcinek. Wydaje mi się, że ten odcinek mógł być ogólnie w historii YouTube'a jako jeden z nawet nie z bardziej żenujących, tylko to się tak ciężko oglądało, że miałeś takie ciarki żenady, po prostu oglądałeś to i same ci się oczy mrużyły jak bardzo mocno, żeby po prostu mózg kazał ci tego nie oglądać. Muszę usiąść? Usiąść. Michael nie marzy, żeby spać. A Michael chce buszować. We wrześniu zaczęły pojawiać się pierwsze przesłanki zwiastujące zakończenie projektu Ekipa ze względu na brak chęci ze strony większości ekipowiczów do kontynuowania współpracy ze spółką. Zaczęło się od pozornie błahych działań w postaci unfollowów. Zakończyło natomiast na oficjalnym oświadczeniu spisanym przez influencerów, będącym jednocześnie wypowiedzeniem współpracy. Wiele osób zwróciło uwagę na... Wszystko ma swoje granice. 50 euro dla testu XDDD. No właśnie, czyli te 50 euro nie działa. Czyli coś się popsuło chyba. Ale PayPal chyba słyszałem, że jakieś też miał problemy. Aga, bardzo dziękuję za Eurasa. Fakt, iż znalazł się tam Mini Mike, natomiast nie została tam... Montażysta poka jak montował. Wyobraź sobie, że montażysta poka jak montował, ale jeszcze jakiś operator płakał jak nagrywał. Uwzględniona Paulina. Można by to tłumaczyć tym, że... Ja się zastanawiam, jakim cudem oni tego... Przepraszam, nie obejrzeli i nie powiedzieli, dobra, to jest cringe jak cholera, nie wypuszczajmy tego, nie wiem. Czasem serio zastanawiam się, jak to jest z niektórymi kanałami, że wypuszczają, wiesz, coś, co jest mega żenujące. Bo wiesz, to, że ktoś powie, że na przykład mojego filmu nie lubi, spoko, mogę być nudny. Natomiast nagrywasz coś takiego, w którym przyznajesz się dosłownie do tego, że twoja dziewczyna nie chce czegoś robić, a ty w jakiś sposób ją, wiesz, trochę jednak zachęcasz, trochę jednak próbujesz, bo tobie się chce, no, ale jej się nie chce, a tobie się chce. I mimo wszystko wstawiasz to do internetu, no to nie wiem, czy z tobą wszystko jest okej. Sarahu, dziękuję za wspieranie. Bardzo, bardzo mi miło. 9 nowych wspierających na dzisiejszej transmisji. Cholernie dziękuję, cholernie doceniam.
Dziewczyna oficjalnie nie należała do ekipy, jednakże w tamtym czasie miała swój własny kanał, a pod odcinkami pojawiały się odnośniki do innych ekipowiczów, co mogło znaczyć, iż ona również posiada podpisany kontrakt. No tak. Był to pierwszy sygnał świadczący o tym, że między Mateuszem a Pauliną nie wiedzie się najlepiej. Czarek Goryczy przelał film pod tytułem Kupiłem jej prezenty pod choinkę, opublikowany 11 grudnia. Fajne lanko mam już tej firmy. Lubię te... Ale to była żenada. Tak jak w tamtym odcinku Mini Mike pokazał żenadę, tak w tym odcinku to, co zrobiła Paulina, to jest drugi film, który również powinni pokazywać w historii YouTube'a, jako ten, który też nigdy nie powinien powstać, nie? Takie pierdolki. To było przykre, tak. Też ja aż takiej wielkiej uwagi do kosmetyków pielęgnacyjnych nie biorę. YouTube. Ona mu kupiła, ja z pamięci lecę, ale ona mu kupiła banany, dezodorant, coś wiecie, coś droższego też, ale były również właśnie jakieś banany, jakieś chyba ciastka, czy coś takiego. A on chodził po całej galerii i kupił jej też 24 prezenty, bo to miało być na kalendarz adwentowy. W ogóle to jest tak bezsensowne, to masz kalendarz adwentowy i nagrywasz odcinek, jak odpakowujesz wszystko. No banany mu kupiła. Uber postanowił udokumentować proces... Czekaj, bo są, myślę, że są ludzie, którzy mogą mi po prostu, jak to się mówi, nie wierzyć. Patrz, Paulina Kozłowska. Zobacz, bananowy chłopak to banany dostał. Może i ta. Od tego, zależy serii telepryczna. Kakao i pianki. Słuchaj, jak już tego jeszcze? Jestem zakochany mojego odcinka z filmaku. Okej. Opra do PS4, ponieważ on ma tylko jednego i zawsze jednego. Zobaczcie, jak zmienię się, że... Jak czerwony ładny, też takiego mam. Też dostanę święty. Czuję świetnie, ale ja najbardziej lubię 54. Wielka skarpetki. One kosztowały 7 zł, są antypoślizgowe. Jest rozmiar 37. I w dziesiątce będzie piżama. Jest to świąteczna czekolada, jak kupiłam Oreo. Wszystkie prezenty są do nich właśnie. Dnia jest 12. Taka czekolada, jak kupiłam Oreo. Teraz 12 to dezodorant. Dobrą pamięć. Dobra, proszę, woda bezmowa. Mnie strasznie dziwi, po co oni mówią na tym punkcie. Byłam pięć naszej rodziny, trochę czarnej, tak. Okay. Wiem, że Michaelowi same tylko żywa jego. Okazji, ale dużo w tym filmie. Może. Wow. Możesz to otworzyć, no bo... Nie ma bananów? Ale... To jest dla mnie odwrotnie, dziwne. Nie ma bananów. Wszystkiego zadowolony, ze wszystkim. A sześć, to. Czapka, czekolada. Demko, jedź pan z ich... Nie było bananów? Prezentu, to jest super. Razem 100 ml. Ej, ale faktycznie ten, faktycznie powiem wam, że dobrze ten Mateusz Spysiński z przeszłości mi przypomniał, że Michael ze wszystkiego był zadowolony. Był wdzięczny na maksa, a ona ze wszystkiego szydziła. Wymyślania, kupowania oraz przygotowywania prezentów dla swojej dziewczyny zwieńczony jej reakcją na otrzymane podarunki. Pomijając już wysoką cenę prezentu, widać było, że Mateusz bardzo starał się, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Niestety, kiedy doszło do otwierania prezentów przez Paulinę, ta w bardzo roszczeniowy oraz nieodpowiedni sposób potraktowała większość rzeczy, które otrzymała od swojego partnera. No dziwne. Czemu ty zawsze kupujesz takie rzeczy? Piżama, ten taki światłoczek, no a to masz bliznę. Dlaczego? Ty kupujesz, ja widzę, a to co to jest? No to jest do pociągu. Nie myślisz, że ja się z takim będę chodzić? Paulina zachowała się na tyle bezczelnie, że na głos zapytała, czy niektóre z nich można zwrócić, głupio się przy tym uśmiechając. Jezu. Była to jedna z bardziej przykrych scen, zwłaszcza po tym, jak dopiero co byliśmy świadkami, jaką radość oraz zaangażowanie wykazał Michael podczas ich przygotowywania. Internauci w sekcji komentarzy nie pozostawili na Paulinie suchej nitki i był to chyba jeden z nielicznych Krzysztof. Momentów, w których to z reguły krytykowany Mateusz dostał wsparcie od widzów. No, prawidłowo. Początek roku 2023 nie był najlepszy dla pary influencerów, a ciężką atmosferę między nimi można było wyczuć nawet z ekranu monitora. Ze względu na zakończenie wynajmu domu ekipy, Mini Mike zamieszkał u Pauliny w mieszkaniu, które dostała. Już się nie mogę doczekać, jak będzie zimno, będzie zima i będziemy ubierać choineczkę na live. Od rodziców. Podczas jednego z odcinków YouTuber wspominał, iż raz w wyniku kłótni zmuszony był wyprowadzić się na kilka dni. W lutym na Instagramach influencerów pojawiły się stories dające jasno do zrozumienia, iż postanowili się rozstać. Wira, mógłbym obejrzeć, ale nie ma tego na YouTubie. Wpisy zostały szybko usunięte, tak samo jak wszystkie wspólne zdjęcia zarówno z profilu Mateusza, jak i Pauliny. O ile dziewczyna nie dawała po sobie poznać, że jest jej ciężko z rozłąką, tak Mini Mike... Albo nie było. Nie szczędził uszczypliwych komentarzy w jej kierunku, które zapewne były spowodowane frustracją. Ponadto na Twitterze... Kurde.
Ja się ciągle zastanawiam, jak pojawia się ten temat, to się zastanawiam, co tam się jeszcze wydarzyło. Czy nie wydarzyło się nic i Michael jest aż tak rozgoryczony, aż tak w wielkim bólu nadal, że cokolwiek, czegokolwiek nie zrobiłaby Paulina, to on musi to skomentować? Czy ona zrobiła taki syf, że on jest zły aż do teraz? Albo, albo. I wydaje mi się, że nie ma nic pomiędzy. To już publikowane były nowe screeny pokazujące, jak Michael lajkował komentarze oczerniające Paulinę. Mimo jego toksycznego zachowania, sam w jednym wywiadzie przyznał, iż nie są jeszcze gotowi, żeby publicznie opowiedzieć o przyczynie rozpadu ich związku. Pod koniec kwietnia na kanale... Patrząc po jego zachowaniu, pewnie płacze i tyle. Nie wiem, wiesz, to... Można komentować tylko to, co widzimy, a widzimy, wiesz... Niedużo. Pauliny opublikowany został film pod tytułem Zamieszkałam sama. Podczas vloga dziewczyna zrobiła krótkie oprowadzenie po swoim mieszkaniu, zatrzymując się w miejscu, w którym kiedyś było biurko Michaela. Na odcinku znajdowała się tam roślina, bo jak sama Paulina powiedziała, zrobiło się miejsce. I idealnie. Ja myślę, że jeden, bo jest MK, więc wszystko jasne. I już spłakał. No, tak to wygląda. To już wcześniej nie było miejsca na roślinkę, a teraz... Aktualnie możemy tylko uznać, że się spłakał, ponieważ nie wiemy nic więcej, a oni też nie mówią, żeby coś więcej się wydarzyło. Ani Michael, ani Paulina. Teraz już jest. W materiale influencerka poświęciła kilka minut na to, aby przybliżyć widzom powody rozstania. Przyznała, iż często była to wina obu stron, jednakże to Mateusz miał być tym bardziej toksycznym. Nasz związek szedł w złą stronę od momentu przeprowadzki tutaj. Zaczęliśmy się więcej kłócić, nie dogadywaliśmy się. Pewne sytuacje doprowadziły do tego, że po prostu stwierdziliśmy, że zakończymy ten związek. Niemniej wyjaśniła, że jest bardzo wdzięczna byłemu ekipowiczowi za szansę, jaką od niego dostała. Widzicie? Ja Michaelowi bardzo dużo zawdzięczam. Minimum jak też Mateusz, no w szoku jestem ogromnym. I dziękuję za to wszystko, co dla mnie zrobił, jak zmieniło się moje życie i naprawdę będę za to wdzięczna do końca życia. Z ust Pauliny mogliśmy usłyszeć, że utrzymują z Mini Mike'em neutralne stosunki i dzielą się... Michael w związku i pozachowuje się jak nastolatek, skrzywdzony nastolatek po pierwszym związku. Tak, i wiesz, i na początku, jak oni się rozstali, to Paulina mówiła, że mają z sobą jakiś tam lekki kontakt, że było pół na pół. Nie napierdzielała na niego. I to był początek. Gdzieś tam w połowie również to samo mówiła, że jakiś tam sporadycznie kontakt mają i że nikogo by nie obwiniała, że to jest wspólna decyzja. Ostatnio dała wywiad, rok później, rok po rozstaniu i również powiedziała, że wiecie, że pół na pół, że niczego nie żałuje, że jest wdzięczna. Że są rzeczy, które chciałaby wymazać, ale jest też dużo fajnych wspomnień. Natomiast Mini Mike za każdym razem, jak ona się tylko odezwie, to on musi lajkować komentarze, które ją jadą. Musi lajkować jej komentarze, które ją wyzywają w jakiś sposób. I musi czasem też coś napisać, coś takiego, co jest giga nieprzyjemne. Ona podeszła do tego bardziej dojrzale. Dokładnie. Chyba, że nie wiemy o jakiejś rzeczy. To znaczy, wiesz, ona odwaliła coś strasznego, teraz zgrywa niewiniątko, a Michael wie, jaka jest prawda. Jest też taka teoria. Natomiast znając Michaela po tym, jak zachowuje się poza kamerami, jestem w stanie uwierzyć bardziej w tą wersję, że jest po prostu ciągle spłakany i się nie pogodził. A ona od pół roku ma nowego chłopa i se żyje. Sobie. Opieką nad psami, których nie chcą rozdzielać. Można powiedzieć, pogodziliśmy się, mamy wspólnie pieski. No i dzielimy się opieką. Na co dzień mieszkają u mnie, u Michaela są na weekendy. On jest zawsze pomocny, jeżeli chodzi o pieski. Gdy zadzwonię czy coś takiego, to zawsze jest chętny mi pomóc. Paulina Kozłowska nie zamierzała opuścić ekipy i wciąż publikowała nowe materiały, nie zważając na szalejącego Michaela, który komentował na Twitterze każdy jej ruch. Wspierali go w tym inni byli ekipowicze, świadomi tego, że ich przyjaciel został wykorzystany, a jego była dziewczyna na zbudowanych dzięki niemu zasięgach zdecydowała się napisać e-booka o budowaniu marki osobistej. Paulina sprawnie wykorzystywała otrzymane zasięgi i w niedługim czasie zdecydowała się na założenie własnego salonu urody w Krakowie. Biznes pochłonął ją na tyle, że postanowiła znacząco ograniczyć publikowanie nowych filmików na YouTube. Wiązało się to pewnie też ze sporymi spadkami, jakie odnotowała po rozstaniu z Michaelem. Na początku roku 2024 Paulina wzięła udział w gali Fame MMA 20, stając naprzeciwko byłej ekipowiczce Murcix. Na panelach między dziewczynami nie dochodziło do ostrzejszych spięć, jednakże widać było, że Marta mocno opowiadała się po stronie Mini Majka, zarzucając Paulinie m.in. nielojalność w kwestii odejścia z ekipy.
O byłej dziewczynie Minimajka ponownie zrobiło się głośno przy okazji wywiadu na kanale Fusialki, opublikowanego na początku lipca. Jedynie co mnie wkurzyło, to jak powiedziała, że nie jest głupia, bo ma dyplomy i wygrywa konkursy szkolne. No widzisz, a ja dyplomów mało, konkursów szkolnych to w sumie żadnych. No ale to u mnie akurat się zgadza wszystko, więc... Za tego roku. Podczas rozmowy Paulina przyznała, iż na 99% nie zamierza wrócić na YouTube, ponieważ nie lubi nagrywać filmików. Czy wrócisz do prowadzenia kanału na YouTubie? Najprawdopodobniej, czyli na 99% nie wrócę, bo najmniej mi się podoba ze wszystkiego nagrywanie filmików. Okej, dobra, no to mamy wyjaśnione to, co powiedziałem w sumie na samym początku, że mogła robić tego YouTuba, bo wiecie, dostała takiego zajebistego kopa, natomiast... Skoro tego nie chce, no to tego nie robi. Okej. Odniosła się również do związku z Mateuszem, twierdząc, że nie był to najlepszy okres w jej życiu. Jednakże przyznała, iż nie żałuje tej relacji, ponieważ dużo się w tym czasie nauczyła oraz... Ale z dowodem na to, że dyplom o niczym nie świadczy, no plus jeden, byczku. ...zdojrzała. Żałuję w związku z Minimajkiem. Wydaje mi się, że no takich rzeczy nie można żałować, bo ogólnie... Nawet jeśli się bardzo chce. Pomimo wszystkiego, to były też fajne chwile, które będę pamiętała do końca życia. Też są takie momenty i wydarzenia, których na pewno bym chciała wymazać z pamięci. Jakbym żałowała i się zadręczała, że to miało miejsce, to by nie miało najmniejszego sensu, więc nie żałuję, ale mam tak pół na pół wspomnienia. Co ciekawe, w sekcji komentarzy głos postanowił zabrać sam Minimajk, W sumie spoko, że nie robi tego na siłę i skupiła się na tym, co lubi. Tak, no dokładnie tak. Który w rozległym wpisie odniósł się do członków ekipy, którymi otacza się Paulina. Dla lepszego kontekstu muszę wspomnieć, iż Fusialka wstawiła do filmu dosyć niekorzystną dla byłej Michaela miniaturkę, podczas gdy sama... Nie, tutaj to nie wierzę. Inne miniaturki z tej serii są identyczne. I zawsze ona tak wskazuje palcami na kogoś i zawsze osoba z drugiej strony jest... No jest taka jakby, no nie chcę powiedzieć oszpecona, ale taka mniej wyrazista niż sama Fusialka. Prezentowała się na niej dobrze. Takie zachowanie nie spodobało się internautom, w tym samemu Mateuszowi. Michael w dosadnych słowach skonfrontował dziewczynę, pokazując jej, jak została zmanipulowana przez ekipę, a koniec końców pozostawiona sama sobie. Cały wpis skwitował słowami, że została wykorzystana tak, jak kiedyś wykorzystała jego. Komentarz Mateusza odbił się głośnym echem w przestrzeni internetowej i wiele osób przyznało mu rację w zdaniu, że ekipa Holding z grupy przyjaciół stała się bezduszną spółką, a Paulina zamiast odejść z niej wraz z nim, to postanowiła zostać, żeby wyciągnąć jeszcze trochę pieniędzy. Obecnie jedyne, co Michaelowi wyszło, to majkerki, te prażynki. Dobre były. Ktoś kiedyś mi karton tych prażynek wysłał. Zajebiście. Paulina Kozłowska od około pół roku posiada partnera, z którym, sądząc po zdjęciach na Instagramie, wydaje się być szczęśliwa. Pod każdym nowym postem byłej Michaela wciąż pojawiają się obraźliwe komentarze, jednakże sama hejtowana nie wydaje się tym zbytnio przejmować. Dziewczyna najwidoczniej odeszła od bycia influencerką, skupiając się na innych rzeczach. Paulina rozwija swój własny biznes zbudowany na zasięgach otrzymanych przez Minimajka, który najwidoczniej nie do końca przepracował rozstanie i wciąż co jakiś czas dogryza swoje ex. No cóż, Michael, czy mogę coś o tobie powiedzieć? Mogę, ale szkoda strzępić ryja.